Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak ożywić swojego chowańca, no to teraz macie szybki przepis. Iskra życia raz kupujemy, ekwipunek, iskra, wróć, ekwipunek, chowaniec, wskrześ. Tyle na ten temat. No i tak poza tym chciałem wam powiedzieć, że na tych cholernych rubinach i czerwonych różnego rodzaju tego typu robalach można nieźle się obłowić. Jedna wizyta w komorze, już wcześniej wszystko sprzedałem i już mam ponad 500 sztuk złota. Jestem bogaty, mogę kupować Mercedesa, a co mi tam? No i ogólnie rzecz biorąc, nie tylko po to poszedłem do tamtego sklepu, żeby sprzedać troszeczkę dobroci, a żeby również trochę dobroci kupić. No i słuchajcie, możecie już zauważyć, że tutaj pojawił mi się taki trzeci pasek. Pojawiło się, słuchajcie, coś nowego. Skoro udało mi się troszeczkę zarobić pieniędzy, to słuchajcie, próbowałem się teraz załapać na ten nowy tutaj skill Maze Mastery. Możecie to tu słuchajcie sobie zauważyć. I PiS polega na tym, że owych skillów można używać, kiedy osiągniemy odpowiednią ilość doświadczenia. Źle by było powiedzieć. Musimy po prostu mordować potworki. Zbierać takiego expa, jakby drugiego. Im więcej wytłuczemy, tym widzicie, bardziej ten pasek będzie rosnął. I po prostu nasze skille zabierają część tego czegoś z tego całego paska. Powinien się może zorientować. W każdym bądź razie jeszcze nam trochę brakuje. O nie, dziewiątka, bo on tu nam zaraz umrze. No troszeczkę szczęścia, mało brakowało, akurat nie przewidziałem, że żaba nie zrobi tutaj niestety, akurat ta żaba nie zrobi nam tutaj uniku. Możemy tu zrobić małego surprise'a i wyczyśćmy, już widzicie, mogliście zauważyć, że w tej chwili, no już załap mi się, no. Co za uparty mały szafier, razy trzy. No dobra, dosyć tego. Po prostu, po męsku. Stary, dobry, starodawny sposób zmucić niczym zboże. Rozwaliliśmy parę wrednych żab. Tu się jeszcze może uchylmy, bądź co bądź. Żeby nasz chowaniec nie dostał. Nie dostał, żadnego chowańca tu nie ma. Co ja wygaduję? Coś tam jeszcze widnieje, ale możemy już mieć, słuchajcie, okazję, może tego spróbujmy załapać. Rozwalić tym całym nowym skillem, więc zobaczmy, jak ten skill wygląda. A nie mogę, on chyba zużywa. Zużywa dwa razy takie. Nie mogę go jeszcze użyć. No dobra, to w tym wypadku po prostu go pociśnimy. Z kuli ognia, nie chcę się zbliżać, bo to pasko stoi. Tak jest troszeczkę silniejsze. Jest dobre na właśnie na dystans i jeszcze zatruwa, więc nie chciałbym niestety. To się przed chwilą wydarzyło, chyba tamten dostał przypadku od tej pułapki. Muszę na te pułapki tutaj bardzo uważać. Muszę wam przyznać, że teraz, jak zacząłem na nowo grać tego całego Unepica, to... Przypadkiem, bo to moich pułapek dostają dranie. Ekstrawagancko. Momencik. Trafi? Ach! Jak pięknie go się trafiło, bezpośrednio. W każdym bądź razie muszę wam powiedzieć, momencik, zaraz. Poszła, nie widać tych cholernych pułapek, tu chyba jest kolejna, dokładnie. Że w każdym bądź razie bardzo się wciągnąłem w tego Unepica i chyba dzisiaj to jeszcze z bratem jestem umówiony na małą grę, ale chyba przez cały dzień będę siedział i tylko tego owego Unepica nagrywał. Zresztą ja tutaj w ogóle chcę, mam właśnie teraz plan, bo znowu się długo wyjeżdżam w każdym bądź razie, ale żeby teraz nagrać jakąś solidną ilość, żeby na cały miesiąc starczyło, jak się uda, nie? Jeszcze... Albo nie, to zostawię, o tym nie będę mówił na razie, o tym nie będę, słuchajcie, mówił. No co, jedziemy, słuchajcie, tutaj dalej z naszą jakże kochaną grą. Nie, tutaj już nie, bo tam po lewej nic nie mamy. Nie było nas na dole? Wiecie co, my pójdziemy jak najbardziej, bo jeszcze tu sobie... dobra, może... Co tu tak się, no jak dupi murzyna? Co to za goleś? Nothing special. I was just wandering around. In sewers grows herb that we need to make brew. My supply is almost gone. But sewers dangerous. I need favor from brave stranger. What's in it for me? What better reward than helping an old man? I'm starting to understand how things work in this castle. Of course, freebies aren't in fashion.
Well, if you have nothing to offer me, I'm leaving. Wait! I have some coins! That's different. To już jest zupełnie inna para kaloszy! Swoją drogą, czemu oni wszyscy wyglądają tak jak Yoda? Wszyscy przypominają Yodę, to jest... To musi być... Znaczy to koniecznie jest, słuchajcie, easter egg, nie? Ale wiecie co, zanim jeszcze zaczniemy tam właśnie teraz chodzić, bo tutaj już widać dość perfidnie, że mamy tutaj do czynienia z kanałami, to ja tu się jeszcze troszeczkę na lewo przejdę. Na lewo przejdę, bądź co bądź, momencik. Bo chcę zobaczyć, co tam jest maksymalnie na lewo i mamy kolejnego, słuchajcie, ducha. No, zobaczmy, co on nam tutaj powie. A human? Here? How is this possible? I caught this human in the entrance of the castle. It was easy to possess his body. He barely resisted. You already know of such a weak and pitiful race? I visited their world a long time ago. I posed as one of their gods, and they gave me names like Poseidon and Neptune. Foolish humans. The great lord commanded me to come before you, pure spirit, so you could give me your knowledge. I will not give you the knowledge of blue magic unless you prove yourself worthy. You will show me your loyalty and respect. I yearn for the giant marble statues that used to ornament the temples dedicated to me, reflecting my greatness. Some statues were sculpted here, although they are inadequate mockeries of the ones that the humans created. Shadow, rebuild one of my statues, and I will grant you my knowledge. You will have to collect pieces of a statue. You will find them hidden among common stones. You will recognize the pieces as they are made of the finest Gimmerian marble. Sapphires, two beautiful sapphires, blue like the sea, took the place of the eyes. However, the crows that dwell in this place love small shining objects and took them away. A coral crown. Some of the sea snakes that dwell in the depths of this castle found such a treasure. And now it is in their possession. You will have to get it from them. A trident. Finally, every statue wielded a trident made of ice. Goblins kept them stored in big chests with the hope of using them in battle. Blue magic essence. To unite the pieces, you will have to acquire the blue magic essence of 50 creatures. I also ask a favor. I cannot stand the fire creatures that dwell in this part of the castle. I desire that you kill at least 5 floating fire helmets. Musi być on przeciwnością ognia, więc w tym wypadku, no skoro przedstawił się wcześniej jako bóg Posejdon albo Neptun, to mamy do czynienia tutaj z właściwością wody, że tak mógłbym się tutaj, słuchać w tej kwestii wyrazić. A tutaj nic ewidentnie nie ma. No co, słuchajcie, to się cofamy, no tutaj tak łatwo widać nie poszło. Nie przekazał nam, nie chcę nam przekazać od tak po prostu wiedzy. Trzeba będzie to troszeczkę się wysilić, no. Ale to wygląda na to kawałek postępu Posejdona. Właśnie, stąd będziemy musieli to całe gówno zbierać, nie? I podejrzewam, że mu chyba jeszcze chodziło o to, żeby rozpieprzyć o te tu małe. Zobaczmy, a jednak chyba nie, bo tutaj nie widzę, żeby mi tutaj cokolwiek rosło. No jedyne co to można, tutaj to pozbierać, ale wiecie co, ja to nie będę tego teraz tutaj na odcinku zbierał, bo widzicie, że ominęliśmy sporo tych lokacji. Ja po prostu to zrobię w tle, jak nie będę, słuchajcie, tego nagrywał, po prostu tu się pozbiera i zobaczymy, co on później nam będzie miał do powiedzenia. No dobra, to my się może tutaj rozejrzyjmy właśnie po kanałach, może tam chyba jeszcze trochę na prawo pójść. Można, nie można, można, nie można, to nie pamiętam, czy można było, wiecie co? Rozejrzyjmy się po prostu po kanałach, zobaczmy jakie tu... Co to jest? Co to było? Ktoś mi z oglądających z tej garstki wręcz, na dłoni
Na palcach jednej ręki mogę to wyliczyć. Jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć, do czego to był easter egg, nawiązanie, co to w ogóle było? Nie mam najmniejszego pojęcia, co to jest. Paproć, on tutaj chciał tamta cholera paproci. Kurde, co to jest? Nie pytajcie się mnie. Ale przebiegło... I se przebiegło. O! Mamy kolejny sklep. Ekstrawagancko, tylko momencik, pozbądźmy się tak tutaj, widzicie. Paskud. Ja się tu wypalą, bo jak spróbujemy tutaj... Widzę linkę, bardzo słabo ją widać. Ale jednak jest. I mogłaby to nam niestety... mogłyby nas strącić, a kiwie co jest na samym dnie. Dlatego lepiej byłoby tu uważać. Dobra, zobaczmy co mamy w nowym sklepie. Zresztą właśnie widzicie, naładował nam się tutaj dwa razy te dwie rubryczki nam się tutaj manny. Możemy tą tak manną nazwać, naładowały. I możemy raz użyć naszego skilla, więc... No, więc można spróbować. Dobra, mieliśmy ukrytą ścianę, ale po co tu była ta ukryta ściana, bo nie pojmuje sensu w ogóle, nic za nią nie ma, jest pusta. Weird. Dobra, to tutaj, moja kochana, masz. Księga Kuli Ognia tworzy wielką kulę ognia, która spowija w płomieniami wszystko, czego dotknie. Ale no, czy ja wiem, czy ja tego potrzebuję? Przepisy szybkości, o! Kupujemy. To z całą pewnością nam się przyda, eliksir szybkości, nie jeden raz. Warto sobie takiego typu eliksir zakupić. Infrawizji. Wzmacnia twój wzrok, pozwala widzieć w ciemności. No może wiecie co, może na przyszłość. Na razie nie potrzebuję tego, nie wiadomo jak. Wykrycie niewidzialności, bo dostrzec to, co jest niewidzialne. A to mamy do czynienia tutaj z czymś niewidzialnym? Wiecie co? Zapiszę to sobie może na przyszłość. I sobie sprawdzimy. Bo to może być dosyć interesujące. No dobra, słuchajcie, coś trzeba było to zapisać, że zapisałem. Gdzieś może w tle jeszcze spróbujemy ogarnąć, zobaczyć, o co mogło, czy o co coś z tym, słuchajcie, chodziło. Zobaczmy, co możemy od niego kupić. Pojawia nam się tutaj kolejny skill na maczugi, na poziom 4. Ja tam mam już 5 wsadzony. 300. Troszeczkę drogo. Ała, coś mnie tutaj... Dłoń tak, au, zabolała, nieładnie, ale tą maczugę no, chyba nie ma, znaczy jest o 3 punkty lepsza, ale czy mi się chce marnować pieniądze? No, raczej nie. Ale są tutaj ćwierkowana zbroja, skórzana zbroja, a my jaką mamy sobie tutaj przejrzmy? Lekką skórzaną zbroję mam nałożoną. A ten gość oferuje nam, i momencik, to jest lekka skórzana zbroja 42, chociaż przed obrażeniami fizycznymi. Ta nam oferuje 70. No to chyba nawet nie ma, słuchajcie, to dyskutować. Kupujemy w trybie natychmiastowym, absolutnie natychmiastowym. Ćwierkowana skórzana zbroja. Załóż. Od razu lepiej będzie nas, słuchajcie, chroniła przed różnego rodzaju tałataństwem. I wiecie co, my może sprzedamy tutaj parę niepotrzebnych strój zwiadowcy. A na co to komu potrzebne? To też na to komu potrzebne. Od razu pchnijmy, co nam nie jest... Elfie ucho. Sprzedajemy, niepotrzebne. To się jeszcze później, słuchajcie, śmiało zdobędzie, więc why not? Mamy 300, możemy sobie kupić jeszcze... różne przedmioty, ten skill. Chciałbym go sobie również zobaczyć. Dlatego go zobaczymy. Czary. No i mamy ten właśnie szarża, to się może nazywać szarża, razy dwa możliwe do wykorzystania. I my tu chyba jeszcze mieliśmy eliksir na szybkość, dlatego go sobie tu też przepiszemy. No i dobra, słuchajcie. To chyba pora najwyższa teraz zobaczyć mniej więcej, raz, że te skille przetestować. A dwa, rozejrzeć się ogólnie po kanałach jeszcze, więc... Raz, dwa, słuchajcie, rozglądajmy się, zobaczmy co tu znajdziemy. Jest to naprawdę ciemno, jak lubię murzyna w tych kanałach, ledwo, ale to ledwo, co można w ogóle cokolwiek zauważyć. O! Skrzynia! Ekstrawagancko! Złoto razy 50. Bardzo fajnie. Mamy tu jakiś znak. Co to jest? Pijaw... Kurde, jakiej wielkości są to pijawki? O, Jesus Christ!
Może zanim tam zajdziemy, to ja zobaczę jeszcze co, z czym my tu mamy do czynienia. Co to jest? Właściwość ognia. Więc, lodu, więc potraktujmy to. O właśnie. Co powiesz na to? Fuck. Dobra, ale poszło, draństwo, poszło. Akurat pięknie poszło, no trafiło nas coś takiego niemiłego dosyć. Trzeba uważać i nas trochę zmroziło. Dobra, to było bardzo dobrze, że troszeczkę tutaj jeszcze wcześniej jakoś nazbierałem tych całych czerwonej esencji, to będziemy mogli tutaj walić z ognia. Zastanawia mnie to, chyba pijaki to chyba właśnie dobrze będzie takim ostrzem niż tak miażdżyć, nie? Zobaczmy, bo i tak chyba musimy je tu wytłuc. Ona stara się tylko wiążą ewentualnie kawałek maski. Bo z nich tu chyba, z tego co pamiętam, to coś tu miało właśnie wypaść, sobie tu zobaczę. Tak. Nie, to tylko niebieska esencja nam wypadła i... No, jakby tu giniemy. Momencik. O właśnie, o tym mówiłem, pamiętacie? Było coś takiego z nietoperzami, a teraz nas pijawki tu zaskoczyły. Trzeba na to paskudztwo bardzo wredne uważać. Zapomniałem totalnie o nich. Nic tutaj nie ma. Dobra. Spróbujmy. Listen, Zira. Shadows like you, apart from seeing and hearing. Do you have other senses? Other senses? Yeah, like taste, smell and touch. I don't think you can taste, because I can't imagine you licking something. Touch is impossible, because you're some sort of steam and you can't touch things. And you can't smell, because I farted several times and you haven't complained. Ugh, I have no use for these material senses. So you only have two senses? A bit limited for a superior being like you, don't you think? Lacking these primitive senses does not preclude my having more advanced ones. Really? Let's see it, Fox. What advanced senses do you have? To start, I possess the sense of presence. I can sense the location of creatures and where objects are located without seeing them. So give me a hint sometimes, all right? Okay, what else? I possess the gift of orientation. I know at any moment my exact position in this castle. Lucky bastard. I have to draw a map or I'd get lost. I also possess the gift of telepathy. I am able to receive commands without standing before my lord. Yeah? So you receive your orders at a distance. So... You never see your boss? Never. Heck, lots of people would like working without their boss turning up. Any other advanced senses? I can detect any source of magic and enchantments to know its type and its intensity apart from its effects. Plus, I am able to detect... Okay, okay, geez, I get it. You have more senses than I do. But I'll catch you with something else. No, tym razem wygrał pojedynek, no. Zarazem wygrał pojedynek. Dobra, słuchajcie. Mam pomysł teraz właśnie, żeby spróbować zobaczyć, co, z czym my tu mamy do czynienia, więc... Co ja właśnie zrobiłem? Ej, moment, moment, przypomina mi się coś, bo ja tego nie przeczytałem. A, rozumiem. To nam wzmacnia obrażenia. Od ten. Nam wzmacnia obrażenia od ten. Momencik. Od uderzeń maczugą. To jest po prostu taki buf. Nie, no dobra, warto zapamiętać. No creature nerby. Dobra, muszę być bezpośrednio odległości, żeby to zrobić. Ściągnijmy od razu te dwa wretne. Te dwa wretne kapiszony. I się po prostu przenieśmy tutaj. Nic specjalnego tu chyba nie widać. Sobie tu jeszcze nic nie ma. Dobra, 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 dobra. To zejdźmy sobie teraz na dół. Dwa węże tam się czają. O, fuck! 280, widzieliście te obrażenia? Ona to odrzuca gówno. Nie, dobra, dobra, dobra. Te bonusy są bardzo... Te bonusy do obrażeń są bardzo niezłe. Warto to przy sobie zachować. Może niech, wiecie co? Może niech ten ewentualnie. Chcę zobaczyć jeszcze ten drugi skill, który tu mamy. Nic, prawie jakbym do niego podbiegł, nie? I go jeszcze zasenowałem. O, pojedynek. Jedziemy z pojedynkiem magicznym. A la Harry Potter.
dwa strzały i po nim poszedł odwiedzić krainę muminków albo wszelkiego innego możliwego takiego tego typu zła. Kurczę, nawet nie zauważyłem tamtej lampy. Chyba zaraz będę musiał się wtedy, słuchajcie, ewentualnie pozamykać jej nie wzrok, a nie oczy. Jak to się nazywa? Okna muszę sobie pozamykać ewentualnie, żeby lepiej móc cokolwiek widzieć, bo tutaj ewentualnie jeszcze raz się przebiegnę. A nie, jest tutaj, coś tutaj mamy, słuchajcie. Mamy coś tutaj, dobra, ewidentnie muszę tutaj sobie powyłączyć wszystko. Aha. Teraz! Co to jest? Widzicie to gówno? Jakie małe wredne to, co to w ogóle było? A nie, to były po prostu zwykłe śmiornice, rany, śmiornic, nie umiem rozróżnić. A ja jestem debil. Dobra, to napiszę, pewnie też uwaga na pijawki, co? Zakaz pływania z powodu pijawek, dobra. To może zaraz to sobie zobaczymy. Tu jeszcze można śmiało sobie zejść. Bez zbędnych problemów. Weźmiemy to sobie oczywiście do zadania, 5 na 14, okej. Okay. Tu można jeszcze pójść sobie drugą stroną. Widzę. Ale my może, wiecie co, jeszcze jednak pobiegniemy tam. Żeby zdobyć oczywiście, jakże tą naszą przepiękną paproć. Trochę pod końcówkę tego odcinka mi się tu komentarz jeszcze zrób. No już, gińcie małe skurczybyki. Już ja was tu załatwię. Nie mogę ich nawet podpalić, tutaj widzę. Ale mam Mazemeister razy jeden. A zaraz sobie tu włączymy razy dwa. Tylko ja tu muszę zobaczyć jeszcze. Nie, na szczęście żaden nam tutaj nie wypieprzył się. Teraz nam się podłapały, patrzcie. Małe skubańce. Już nas tutaj próbują zeżreć. Małe wredne pijawki. Ten poszedł, nie widzę tu żadnego innego. To ja tu sobie jeszcze się zbufuję. Drugi raz. Aha, muszę sobie to ubrać. Mam teraz razy dwa. Moje obrażenia powinny podnieść się dwukrotnie. Dobra. To jest koniec, słuchajcie, tego odcinka. Do zobaczenia w następnym, bo ja to oczywiście teraz będę cały czas tak pod rząd nagrywał. No, to trzymajcie się.